O zabranie głosu panią poseł Zdzisławę Janowską, SDPL Nowa Lewica. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Pani Minister. Otóż to, co przygotował nam rząd, czy przygotowuje nam rząd, jest to po prostu na nowo otwarta furtka do prywatyzacji i do czerpania określonych zysków po przekształceniu w spółki prawa handlowego. Są to tylne drzwi do prywatyzacji. I w związku z tym znów rysuje się szereg pytań, jak i również zagrożeń dla leczenia pacjentów. Otóż ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego państwo niezwykle mocno upieracie się, że restrukturyzacja, przekształcenie spółki prawa handlowego poprawi zarządzanie. No naprawdę to nie jest prawda. Naprawdę to nie jest prawda, panie pośle, proszę się tak dziwnie nie uśmiechać. Naprawdę pan nie ma racji. Otóż sprawne zarządzanie nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. Nic. Może wspomóc, ale na pewno nie jest to warunek konieczny. Uczcie się. Uczcie się, drodzy państwo. Bardzo proszę pana marszałka o uspokojenie sali. W związku z tym, że państwo przygotowujecie i spełnicie te swoje marzenia, stąd też konsultacje, które miały miejsce, nie miały charakteru pełnego. Wiem, że lekarze nie uczestniczyli w tychże konsultacjach. Jest tutaj tabelka, którą państwo nam przedstawili. Kuriozalna jest ta sprawa, że właściwie Sejm po raz pierwszy dzisiaj może cokolwiek usłyszeć, że wczoraj usłyszałam, że mam sama sięgnąć do internetu, bo tam jest wszystko napisane. Sięgnęłam, droga pani poseł, ale niczego nie uzyskałam i z tego, co pani minister powiedziała, również nie wyniknęły najważniejsze założenia. Stąd też chcę zapytać, przy tej kolejności przekształceń jest opinia uzyskania pozytywnej oceny oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie planowanych przychodów. Otóż jak w świetle tego, co słyszymy, co zamierza zrobić Narodowy Fundusz Zdrowia, co już zrobił przy obniżeniu świadczeń, wyceny świadczeń, obniżeniu punktów, jak można w ogóle myśleć o przychodzie spółki prawa handlowego? Jak jest możliwe zabezpieczenie w związku z tym leczenia pacjenta? Jak jest możliwe bezpieczeństwo pacjenta? Dalej, co zamierzacie państwo zrobić z sytuacją taką, kiedy w wyniku likwidacji znikną poprzednie szpitale, powstają nowe podmioty? Co się stanie, kiedy rzeczywiście na danym terenie, w danym województwie zniknie jedyny podmiot, który mógł leczyć pacjentów? Wreszcie, co zamierzacie zrobić z pracownikami? Otóż wiadomym jest, że brakuje nam lekarzy i pielęgniarek. Co zamierzacie zrobić, kiedy będziecie rezygnować z kadry w likwidowanym szpitalu? Jaka jest gwarancja ponownego zatrudnienia? I czy przypadkiem nie będziecie tutaj nie przestrzegać kodeksu pracy? Kodeks pracy jest najważniejszy. Czy przypadkiem nie dojdzie do sytuacji, gdzie będzie forma taka, która nie będzie możliwa? Wreszcie pieniądze. Pieniądze 2 700 000 000. Teraz jest 1 150 000. Jak będziecie to dzielić? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Jeszcze raz bardzo proszę.